Loża radiowa. Witam Państwa w czwartek przed mikrofonem Joanna Matlak. 9 minut po godzinie 12, a zatem Loża radiowa startuje. Ze mną w studiu jest już gość, pan Marcin Antosiewicz, dziennikarz Newsweeka. Witam serdecznie. Dzień dobry. A kiedyś także korespondent TVP w Berlinie. Tak jest, dzień dobry. No właśnie, ta tematyka polsko-niemiecka, myślę, że jest panu znana od podszewki niemalże. I dzisiaj, no właśnie, bo jest pan w Opolu z tego powodu, że dzisiaj jest dyskusja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu na temat stosunków polsko-niemieckich. Tak, dokładnie. Dyskusja jest o 17, także zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy i słuchaczki. Dyskusja jest o Polakach i Niemcach, czyli temat wydaje mi się bardzo zawsze na czasie w Polsce w ogóle i szczególnie w tej części Polski. Sąsiedzi w Zjednoczonej Europie. Tak to brzmi? To jest też ważne. To jest też ważne, prawda? W związku z tym o tym będziemy rozmawiać. Mamy świetne gości, dwie znakomite ekspertki, dr Agnieszka Ładę z Instytutu Spraw Publicznych i dr Anne-Marie Frank z Fundacji Krzyżowa, która też tutaj myślę, że jest w regionie doskonale znana. No i będziemy właśnie rozmawiać o tym, jak zmieniają się relacje polsko-niemieckie, jakimi jesteśmy sąsiadami, no bo w tych relacjach od kilku lat widzimy jednak, że ten charakter się zmienia. O tym będziemy rozmawiać. Będą także wyniki barometru polsko-niemieckiego. Ja tylko zapowiem, zapraszamy Państwa do biblioteki na 17, ale tylko powiem, że według tego barometru wynika, że 59% Polaków uważa, że stan relacji jest dobry. A wie Pani ilu Niemców? Ile procent Niemców? Jak Pani myśli? No nie wiem. 59% Polaków mówi, że jest dobre. A Niemców? 70? 60. 60. Czyli prawie idealnie. Tak naprawdę i Polacy, i Niemcy w tej sprawie są bardzo zgodni. A jeżeli chodzi o tych, którzy mówią, że ten stan relacji jest zły, to w przypadku Polaków to jest 23%, a w przypadku Niemców 27%. No i tutaj trzeba powiedzieć, że też widzimy też zmianę, szczególnie po wyborach parlamentarnych, zobaczymy jak to będzie trwało, ale zmianę też polityki rządu, dlatego że Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych, z pierwszą podróżą zagraniczną jako minister udał się do Berlina. Wcześniej była mowa o tym, że być może, nie wiem, naszym głównym partnerem jest Wielka Brytania albo inne kraje, a teraz widzimy, że jednak rząd wraca do tych starych partnerów, którzy w ostatnich latach byli po naszej stronie, no bo ta wizyta o czym świadczy, że z pierwszą wizytą się jedzie i on się spotkał z ministrem Maasem i tam przeprowadzał rozmowę na temat bilateralnych relacji, ale także na temat tego, jak będziemy widzieć swoją politykę w Unii Europejskiej. W związku z tym o tym wszystkim także będziemy mówić wieczorem. To się wszystko dobrze składa. Panie redaktorze, no to jakimi my jesteśmy sąsiadami? Jak kiedyś słyszałam takie porównanie, że jesteśmy trochę jak taki Kargul i Pawlak, to znaczy nie lubimy się, ale generalnie nie możemy bez siebie żyć. No, znaczy myślę, że na pewno nie możemy bez siebie żyć, bo po prostu jesteśmy sąsiadami. To jest jakby cecha immanentna sąsiedztwa i też trochę jesteśmy o tyle na siebie skazani, że na przykład nasze gospodarki są bardzo powiązane. 27% polskiego eksportu trafia za Odrę i Nysę. W związku z tym to, jaką mamy sytuację gospodarczą w Polsce, zależy także od tego, jaka jest sytuacja gospodarcza w Niemczech. Czy oni mają na tyle pieniędzy, żeby mogli inwestować, kupować od nas te wszystkie produkty, no bo tak jak mówię, my do nich wysyłamy na eksport. Także jeżeli chodzi o gospodarkę, jesteśmy bardzo powiązani. Setki tysięcy miejsc pracy tutaj w Polsce zależą od tego, od niemieckich inwestycji, od niemieckich firm, a także od tego, jak się wiedzie tym firmom u nich w Niemczech, czy kupują od nas towary, czy nie. Jeżeli chodzi o politykę, no to jesteśmy w dwóch najważniejszych z naszego punktu widzenia wspólnie organizacjach, czyli w Unii Europejskiej i w Pakcie Północnoatlantyckim. Zresztą też współpraca wojskowa w Szczecinie funkcjonuje. To jest ta współpraca, gdzie jest bardzo blisko Polska, Niemcy i Dania. Jeżeli chodzi o relacje polityczne, no to wszyscy widzimy, że one w ostatnich latach się pogorszyły, dlatego że znowu zaczęła dominować tematyka historyczna. Nasz rząd mówi ciągle o reparacjach, chociaż nie widzimy w żaden sposób na razie żadnego zestawienia, ile by chcieli od Niemców za zniszczenia i straty wojenne, za ofiary wojenne. Niemców to bardzo drażni, dlatego że oni ciągle powtarzają, że przecież nigdy to nie trafiło na agendę, że to jest taki temat, który się sączy opinię publiczną tylko po to, żeby do nas zniechęcić Polaków. Tak mówią Niemcy. Z polskiej strony widać, że jest problem właśnie. Myślę, że rząd PiS-u ma problem z tym, jak traktować Niemców, bo z jednej strony, tak jak mówię, na początku było odejście, no a teraz widać, że są te sygnały i tutaj minister z pierwszą wizytą jedzie do Berlina, także jest zmiana. Zobaczymy, jak długo będzie ona trwała i w którą stronę będzie szła. Ale
czy to jest tak, że my nie powinniśmy się domagać reparacji? Że nie powinno być w ogóle dyskusji na ten temat? Znaczy, po pierwsze trzeba powiedzieć, że z reparacjami jest problem o taki, że faktycznie my nie dostaliśmy tych reparacji, tylko że teraz jest pytanie, jaką strategię przyjąć 80 lat po wybuchu II wojny światowej? Czy otwierać znowu tę kartę reparacyjną, czy próbować w jakiś inny sposób ułożyć sobie relacje z Niemcami? Dlatego, że to może być trochę otwarcie puszki Pandory. Pamiętajmy, że dzisiaj Niemcy się zmieniają. Ta neofaszystowska partia, tak częściowo można powiedzieć, skrajnej prawicy, alternatywa dla Niemiec, zdobywa coraz większe poparcie na wschodzie i w Saksonii, i w Brandenburgii, i w Turyngii, gdzie odbyły się ostatnio wybory tej jesieni. To jest druga siła polityczna. Ona uzyskuje ponad 20%. I to jest partia, której przewodniczący Aleksander Gauland powiedział na przykład, że może w końcu powinniśmy zacząć być choć odrobinę dumni z osiągnięć Wehrmachtu. Mhm. W związku z tym nie wiem, czy wydaje mi się, że powinniśmy w Polsce bardzo uważać, w jaki sposób chcemy wracać do tego trudnego tematu, żeby nagle nie okazało się tak, że po niemieckiej stronie pojawi się siła polityczna, która powie, powiedzcie jakąkolwiek chcecie sumę, zapłacimy, ale chcemy też nasze ziemię znowu. Nie wiem, czy to jest mądra polityka, czy tego nie powinno się jednak w jakiś inny sposób rozwiązać. Nie wracać bezpośrednio do reparacji. Oczywiście wtedy, kiedy sytuacja się ważyła reparacji, no to my nie mieliśmy wolnego rządu. To jest prawda oczywiście. Byliśmy w bloku sowieckim. Niemcy wtedy też nie były zjednoczone. Sytuacja po wojnie była trudna. I ja widzę ten problem. Tylko nie wydaje mi się, żeby na razie w przestrzeni publicznej dobre rozwiązania się pojawiały. Mhm. Do rozmowy z naszym gościem wracamy za chwilkę. Wracamy do rozmowy z naszym gościem. Marcin Antosiewicz, dziennikarz News UK, jest z nami. Panie redaktorze, jak Niemcy podchodzą do polskiej kultury? Ja myślę, że to jest największy problem. Myślę, że to jest też wezwanie i to powinno być wezwanie dla polskiego rządu, żeby jednak tworzyć taką ofertę, która będzie pokazywała w sposób aktywny polską kulturę, polską literaturę, polski film, polski teatr. I na tym powinniśmy się skupić, dlatego że ja tutaj widzę duży problem, że Niemcy ignorują bardzo często polską kulturę, że w ogóle słowiańską kulturę. Dla nich słowiańska kultura dopiero zaczyna się w Rosji. A to, co jest wszystko pomiędzy, to może to jest ważne z powodów politycznych, z powodów historycznych albo z powodów gospodarczych, ale nie jeżeli chodzi o kulturę. I na przykład ja bym sobie życzył, żeby w ramach, powiedzmy, reparacji, to jest jakiś taki pomysł może, byłbym wdzięczny za to, jakby polski rząd pomyślał o tym, żeby może stworzyć jakąś taką dużą ofertę wspólną. Niemcy za coś sfinansują, zrobią jakiś duży instytut, wspólną bibliotekę, nie wiem, na przykład zgodzą się na to, że będzie polonistyka na każdym, może na co trzecim uniwersytecie na przykład, albo literatura polska. Mhm. W związku z tym wydaje mi się, że na tym byśmy mieli, z tego byśmy mieli bardzo duże korzyści, także w dużej perspektywie czasu, dlatego że pamiętajmy, że my przez wieki, pani na początku zapytała, jakimi jesteśmy sąsiadami, no to patrząc na naszą tysiącletnią historię, jesteśmy najlepszymi sąsiadami w naszej tysiącletniej historii, bo nigdy relacje tak się dobrze nie układały, to też trzeba oczywiście powiedzieć, ale przez wieki byliśmy źle traktowani przez Niemców i ja nie mam tutaj tylko na myśli II wojny światowej, bo przecież wcześniej zabory, polityka Bismarcka, de facto nie integracji, tylko takiej asymilacji, żebyśmy się wyrzekli polskiej kultury. I to też jest przykład tego, że oni bardzo źle patrzyli na nas, jeżeli chodzi o nasze osiągnięcia właśnie kulturalne. I szansą powinno być dla nas to, że na przykład Niemcy zmieniają się wielokulturowo, dlatego że w ten sposób widzą też, tutaj bardzo często w Polsce wydaje mi się, że to źle oceniamy tą zmianę społeczną, że widzimy w tym jakieś zagrożenie, a ja w tym widzę szansę. Szansę też dla polskiego bezpieczeństwa, dlatego że... To jaka jest ta zmiana i potem o tej szansie? Zmiana jest taka, że 20% Niemców dzisiaj ma imigranckie korzenie, a co piąty Niemiec ma imigranckie korzenie dzisiaj w Niemczech. I... Czyli ma ojca Niemca, ale dziadka... z innego kraju. Na przykład, albo w ogóle nie ma nikogo w rodzinie wcześniej Niemca, tylko po prostu urodził się już w Niemczech, dlatego że jego rodzice przybyli tam na przykład z Turcji, z Polski, z Rosji, albo z innych krajów. Albo częściowo właśnie jest z mieszanej rodziny, tak to nazwijmy. Ale ja w tym widzę szansę, dlatego że to, co zawsze, że tak powiem, było problemem w relacjach polsko-niemieckich, to to, że oni nas traktowali z góry, uważając, że ich kultura, ich rasa przy okazji II wojny światowej jest wyższa niż Polacy, czy Słowacy, czy Żydzi, czy inni. I teraz widzimy, że jeżeli Niemcy zmieniają swoją strukturę społeczną, czyli że zaczynają się uczyć wartości, a nie już pochodzenie, to jest szansa dla nas, że właśnie takich Niemców powinniśmy chcieć. I musimy patrzeć na ich wielokulturowość, z moim zdaniem, jako pewną też szansę dla naszego bezpieczeństwa po prostu, że ten kraj się zmienia i zmienia się z mojej perspektywy w dobrą stronę, bo przecież z drugiej strony mamy wciąż, i to jest te 20%, jak teraz widzimy, takich ludzi jak z tej partii AfD, gdzie właśnie
właśnie chcą być dumni z osiągnięć Wehrmachtu. Oni podkreślają, nawet bardzo często używają słowa Germania, tak jak mówili naziści o Niemczech. Oni chcą tej jednej rasy, nie chcą uchodźców, nie chcą imigrantów, bo to jest zagrożenie dla niemieckiej kultury. I teraz pytanie, co z polskiego punktu widzenia jest ważniejsze? Czy to, żebyśmy mieli takich Niemców jak z AfD, czy takich otwartych Niemców, którzy mówią, że nieważne skąd jesteś, jaki masz kolor skóry, skąd pochodzą twoi rodzice, ważne dokąd idziesz, jakie są dzisiaj twoje wartości. Tylko, że ten Niemiec może powiedzieć, nieważne skąd jesteś, ale my możemy powiedzieć, dla nas jest ważne skąd jesteśmy. Też dotarłam do takich danych, że co piąty młody Niemiec nie wie, co to jest Auschwitz. No myślę, że dla nas to jest nie do przyjęcia. Dla nas to jest nie do przyjęcia, ale musimy to przyjąć, bo to jest po prostu rzeczywistość. I teraz, jeżeli chcemy rozmawiać z Niemcami o historii, to musimy zobaczyć, jak dzisiaj wygląda to społeczeństwo. Z jednej strony jest wielokulturowość i ja w tym widzę dużą szansę, a z drugiej strony ona też pociąga ze sobą nowe wyzwania. I to jest to nowe wyzwanie, dlatego że bardzo wielu Niemców, mówiąc o historii, takich jak to się teraz w Niemczech mówi bio-deutsche, czyli bio-Niemców, miało jakiś stosunek emocjonalny do tego, co zrobili ich dziadkowie, rodzice w czasie II wojny światowej. I łatwiej było nam z nimi rozmawiać, bo oni mieli jakieś poczucie winy wobec Polaków. Jeżeli chodzi o tych nowych Niemców, którzy nie mieli dziadka w Wehrmachcie, bo ich dziadek pochodzi z Turcji. Naturalnie poczucia winy nie ma. Nie ma poczucia winy i nie ma też emocjonalnego charakteru. W związku z tym oni się nie czują związani z tym tematem emocjonalnie. I było takie badanie Sterna kilka lat temu, magazynu Stern, w którym wyszło, że młodzi ludzie do 30 roku życia, czyli nie aż tak tacy młodzi, no, ale do 30 roku życia, z niczym nie wiążą hasła, ponad 21%, z niczym nie wiąże hasła Holokaust. I tam już dokładnie to nie było zbadane, ale moim zdaniem to są właśnie ci, którzy pochodzą z nowych rodzin, znaczy z imigranckich rodzin. I to jest dla nas wyzwanie, także w jaki sposób z nimi się komunikować o historii, czy jakby mówić o reparacjach, oni nie będą płacić za swojego dziadka, bo ich dziadek nie był tutaj i nie zabijał i nie tworzył obozów koncentracyjnych, ale może z nimi wtedy trzeba rozmawiać w ogóle o tym, jaka lekcja wynika z wojny, o tym, że ważne są prawa jednostki, że ważne jest uszanowanie różnych kultur. Ale tak sobie myślę, czy oni będą w ogóle tym zainteresowani, bo na przykład ja oczywiście, moi dziadkowie też sporo przeżyli w czasie wojny. Pamiętam, nocami siedziałam ze swoją babcią, która mi opowiadała tu wszystkich strasznych rzeczach. I tak sobie teraz myślę, też jestem osobą przed 30. Jeżeli mam porozmawiać z takim młodym Niemcem, no to właśnie, od czego zacząć? Oczywiście wiem, że nie od pretensji, tak? Bo on jakby już nie ma z tym nic wspólnego. No on nic nie zrobił jako on. A natomiast tak. Jeżeli jest częścią tego społeczeństwa, to z mojej perspektywy ponosi odpowiedzialność za pamięć i za to, żeby wyciągnąć z tego właściwą lekcję. Tylko pytanie jest, jakiej strategii użyjemy? Czy użyjemy strategii konfrontacyjnej, że obwinimy tego młodego Niemca, czy zastanowimy się z nim, powiemy, to co się stało było straszne i teraz musimy znaleźć odpowiedź, żeby już się nigdy nie powtórzyło, tylko żeby go włączyć do tego procesu, żeby nie widzieć z nim, w nim tego winowajcy, no bo ten młody człowiek, który jest przed 30, on nie ma z tym absolutnie nic wspólnego i nie ma na to żadnego wpływu. Wzruszy ramionami i powie, co ty tu do mnie gadasz. Dokładnie, i to jest ta reakcja. Dokładnie. I co ty do mnie gadasz? I to jest ta reakcja. Jeżeli podejdziemy konfrontacyjnie, to oni się odwrócą. Jeżeli włączymy ich w jakieś procesy pamięci, dbania na przykład o miejsca pamięci, takie jak obozy koncentracyjne, no bo to jest jakby ten widoczny sygnał tej zbrodni, ten widoczny znak tej zbrodni. W związku z tym trzeba też o to dbać, żeby to się też nie powtórzyło. Jeżeli włączymy ich w to, to wydaje mi się, że wtedy na tym zyskamy. I my, bo będziemy mieli coraz lepszych sąsiadów, bardziej świadomych, będziemy ich uczyć i pokazywać ich naszą perspektywę, bo to jest jeszcze problem. Perspektywa, jak my to widzimy. Szczególnie jeżeli chodzi o tych nowych Niemców właśnie, których rodzice nie pochodzą z Niemiec. Oni nie mają takiej wrażliwości na Polskę, bo nie mają tego poczucia winy. W związku z tym wydaje mi się, że powinniśmy, to jest kwestia strategii, że przyjąć strategię taką włączającą, że razem wyciągamy z tego wnioski, niż konfrontacyjną. Zapytam jeszcze, bo w jednym z wideo, które pan na YouTubie zamieścił, jest takie pytanie, czy 1 września 1939 roku może się powtórzyć? To jest pytanie, które, jak pan mówił, przyświecało panu w pracy, kiedy pracował pan w Berlinie. Tak. I w tym wideo nie odpowiedziałem na to pytanie. Nie. bo się boję tej odpowiedzi. Ja myślę, że się może powtórzyć.
Jednak. I myślę, że my też mamy na to wpływ. Niedawno syn gubernatora Franka z Krakowa w czasie II wojny światowej, tego nazisty, jego syn powiedział, że on się obawia, że to się może powtórzyć, patrząc na sukcesy AfD, jeżeli będziemy mieli do czynienia przez chwilę z na przykład z dużą recesją gospodarczą, no bo też wtedy tak się zaczynał nazizm, prawda? Między innymi tak się zaczynał nazizm. I jeżeli przestaniemy wierzyć w państwo prawa, w demokrację i w różnorodność i w to, że jednostka, no bo to, na końcu to o to chodziło, czy jednostka ma te same prawa. Jeżeli zaczniemy odchodzić od tych fundamentalnych wartości, na których dzisiaj jest zbudowana Europa, to wtedy się wszystko może wydarzyć. I ja też tak myślę, że jeżeli zaczniemy od tego odchodzić i nie szanować tego, widzieć też 80 lat po wybuchu wojny w sobie wrogów, a nie ludzi, którzy muszą wspólnie sobie z tym poradzić, to wszystko może się wydarzyć. To może dojść do jakiejś konfrontacji, na początku nie takiej dużej, mniejszej, ale ona może eskalować i trudno będzie nam to zatrzymać. Niezbyt to optymistyczne. Do rozmowy wracamy ale za wszystko chwilę. Zależy od nas. Wszystko jest w naszych rękach. Wracamy do rozmowy z moim gościem. Jest nim Marcin Andrzejewicz, dziennikarz Newsweeka. Panie redaktorze, Opole jest opolskie właściwie województwo, Opolszczyzna jest takim specyficznym regionem. Mhm. Tutaj mieszka mniejszość niemiecka. No i powiedziałabym, że żyje nam się w miarę zgodnie, chociaż oczywiście konflikty są. One się uwidaczniają zwłaszcza w przeróżnych kampaniach wyborczych. No ale no właśnie, ostatnio podczas kampanii do wyborów parlamentarnych też było dość ostro. No i pojawił się temat zasady wzajemności. To znaczy, żeby mniejszość polska w Niemczech miała takie same prawa jak mniejszość niemiecka tutaj. No tylko to jest pytanie, czy to są dokładnie te same grupy, dlatego że trudno mówić o mniejszości polskiej w Niemczech. Jest inna historia zupełnie. Mniejszość polska, Polonia miała status mniejszości, część Polonii przed II wojną światową, ale to jest bardzo niewiele osób, które żyją z tej mniejszości, dlatego że większość, zdecydowana większość Polaków mieszkających w Niemczech to są imigranci, którzy wyjechali do Niemiec w różnych okresach naszej historii powojennej głównie. Chociaż oczywiście też ilość osób przed wojną i na przykład z zagłębiu Rury, co czwarte nazwisko brzmi polsko, a Schalke to był Polaken klub, kiedyś się mówiło, bo tam głównie grali Polacy w tym klubie. No ale to było przed wojną, to było na przełomie wieku XIX i XX. No ale to też nie jest mniejszość w rozumieniu definicji mniejszości, jaką znamy z definicji Narodów Zjednoczonych. W związku z tym to są dwie różne grupy. Kompletnie dwie różne grupy. Natomiast oczywiście pozostaje problem pewnych spraw, które nie są załatwione, które wynikają z traktatu polsko-niemieckiego. Na przykład kwestia języka polskiego w Niemczech. Tylko tutaj jest kwestia taka, że jeżeli jakiś rząd, i to teraz mówię, to nie, że ten specyficzny, tylko ten, który mamy teraz, ale wcześniej było podobnie. Jak chce się załatwić taką sprawę, to się powinno załatwiać ją w ciszy gabinetów w czasie rozmów technicznych. Bo mówienie i jakby cały czas podniecanie tego tematu i jakby tutaj się skarżenie, a nie załatwianie tego problemu, niczego de facto tego problemu nie rozwiązuje. A z czymś takim mamy do czynienia, ale też mamy chyba, zdaje się, tutaj pani będzie wiedziała lepiej, problem z językiem niemieckim dla mniejszości. W związku z tym też nie rozumiem takiej polityki. Dlaczego chce się ograniczać naukę języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej? Wydaje mi się, że Polska trochę inaczej też powinna patrzeć na swoją historię, bo zdaje się, że tylko raz byliśmy tak naprawdę mocarstwem. To była Polska Jagiellonów, kiedy była wielonarodowa i wielojęzyczna i wieloreligijna. I ja nie widzę w żaden sposób zagrożenia w tym, że mniejszość będzie miała jakąś prawa na przykład do nauki swojego języka. Widzę w tym ogromne bogactwo dla Polski, że ci ludzie to są takie mosty między Polakami a Niemcami i bardzo ich potrzebujemy, wydaje mi się. No w naszym regionie właśnie bardzo się często podkreśla, że jest takie wielokulturowe, podaje no się, właśnie, że to jest super. Bardzo duży plus. To jest ogromny plus, to jest w ogóle, dlatego że wy wtedy inaczej też widzicie świat. Nam tego, ja jestem z Warszawy, mam rodzinę albo z Warszawy, albo z Mazowsza i my nie mamy takiego doświadczenia zupełnie. Dla niektórych egzotyką jest to, że na przykład miejscowości, tabliczki z nazwami miast, czy też wiosek są dwujęzyczne. No tak, no ale to wynika z tego, że... I ktoś się dziwi, wow, byłem na Opolszczyźnie, słuchajcie, tam jest tak i tak. Ale w takich regionach, gdzie mieszkają mniejszości, tak się w ogóle dzieje. W Niemczech na przykład jak się przekracza granicę i jedzie do w okolice Dresda na przykład, no to tam są Serbowie, prawda? Serbo-użyczanie. I tam też są tabliczki w języku niemieckim i w języku serbo-użyckim, które jest bardzo podobne do języka polskiego.
W związku z tym, a jeszcze jak się jest ze Śląska albo ze Śląska też Górnego, no to jak się trochę tam gwary złapie, to już się w ogóle wszystko rozumie, co oni mówią. Także to też jest takie bardzo ciekawe i wydaje mi się, że na tym, że to też jest najlepsza odpowiedź na wojnę, że bardzo podchodzimy do siebie jednostkowo i widzimy w sobie, każdy z nas jest różny, każdy z nas ma inny background. Poza tym ja sobie myślę, że my jesteśmy w ogóle tak bardzo wymieszani, że nawet Niemcy z mniejszości niemieckiej, to oni w 100% nie są Niemcami, bo mają różne geny na pewno, bo mieli ich różnych przodków w swojej historii, w swoich genach. Tak samo my. Jestem przekonany, że chociaż ja tą rodzinę, gdzie tam wiemy ileś pokoleń wcześniej, była z okolic Mazowsza i Warszawy, to też jestem przekonany, że nie jest, że mamy różne geny, bo po prostu jesteśmy mega wymieszani. A u nas to już w ogóle granice się zmieniały przecież, prawda? Ze wschodu po II wojnie światowej wiele Polaków zostało wypędzonych z Kresów, musiało przyjść. No może tutaj do was mniej, ale na przykład na Dolny Śląsk to jest taki zawsze bardzo, bardzo znany przykład. W związku z tym jesteśmy bardzo wymieszani i dobrze by było, żebyśmy pielęgnowali w sobie, moim zdaniem, tą wielokulturowość. Także poprzez język, bo on na końcu wzbogaca, bo nam się otwierają nowe możliwości kulturalne, literatura, możemy więcej czytać i fajnie by było, jakby Opole było i tutaj województwo polskie takim przykładem dla całej Polski. Myślę, że jest trochę. Jest i dlatego trzeba to utrzymać, wydaje mi się, bo tak jak mówię, my trochę zawsze z zazdrością patrzymy na was, że tutaj jesteście tacy różni i przez to też lepiej rozumiecie świat, bo świat nie jest jednolity. Kompletnie nie jest jednolity. I żeby dobrze rozumieć świat, trzeba wiedzieć, jak porozumiewać się z ludźmi z różnych kultur. No, przedstawiciele mniejszości niemieckiej zajmują różne stanowiska, tak? Są burmistrzami, wójtami, mamy też przedstawicieli w sejmiku, jest przewodniczący sejmiku z mniejszości niemieckiej, jest poseł przecież. Tak, dokładnie. Także wydaje mi się, że to jest taki, że patrząc na historię tego regionu, że to jest ważne, żeby tu wszyscy mogli się dobrze poczuć. A tak jak teraz mamy na przykład rozmowę o równouprawnieniu, ja jestem totalnym zwolennikiem, że bo polityka to jest de facto tak naprawdę parytety są różne. Przecież mamy, nie wiem, tam nawet ministrów, to się nie ma ministrów z jednego województwa, tylko jednak się stara, żeby w polityce byli reprezentowani z różnych regionów Polski, żeby z różnych partii byli reprezentowani. Na przykład uważam, że coraz ważniejsze i bardzo dobrze jest to, żeby było też równouprawnienie płci. No bo polityka to są parytety. No jakoś trudno mi sobie wyobrazić, że patrząc na niektóre składy rządów, dlaczego, nie wiem, powiedzmy 10% jest tylko kobiet, czy co to znaczy, że tylko 10% w całej populacji kobiet jest mądrzejszych. Z doświadczenia życiowego każdy z nas może powiedzieć, że jest zupełnie odwrotnie raczej. W związku z tym parytety są ważne i też ważne jest to, żeby ludzie z mniejszości byli też reprezentowani i mieli dostęp do tych samych stanowisk, takich jak ma większość, czyli Polska, no bo wtedy też się lepiej będziemy rozumieć. Dlatego Opolszczyzna to jest super przykład dla całego kraju i możecie być z tego super dumni. Zazdrościmy wam tego na przykład na Mazowszu. O, proszę bardzo. Zróbmy taką wróżbę, panie redaktorze. Jakie będą relacje Polska-Niemcy za 50 lat? Nie wiem, mam nadzieję, że będą bardzo dobre i że będą się opierały na tym, że będziemy na siebie patrzeć z większą wyrozumiałością i z większą wiedzą, bo to też jest duży problem. Tylko to musi działać w dwie strony. W dwie strony. I tutaj na przykład to jest duże wyzwanie, ale na przykład jeżeli chodzi o wiedzę o kraju sąsiada, to tu jest problem w Niemczech. Oni o nas mniej wiedzą, dużo mniej. I tu oni mają dużą lekcję do odrobienia. Oni nie znają właśnie naszej kultury, literatury, naszego filmu. Oni się tym nie interesują. Oni to ignorują. I to jest duże wyzwanie dla tamtej klasy politycznej, wydaje mi się. My też możemy pomóc, żeby, wydaje mi się, że jak tam się tak dzieje, no to my weźmy sprawę w swoje ręce i zróbmy tę ofertę. Ale to jest wyzwanie dla Niemców, żeby dowiedzieli się więcej o kraju sąsiada. A dla nas wyzwaniem jest to, żeby zacząć na nich patrzeć czasem przychylniejszym okiem niż tylko poprzez okulary II wojny światowej. Żeby przestać myśleć o Hitlerze. Żeby przestać myśleć o Hitlerze i ja wiem, jak byłem też korespondentem prawie przez 8 lat tam, że czasem to jest trudne, że ten stereotyp jednak jest bardzo, bardzo taki w nas silny, że jak myślimy Niemiec, to od razu widzimy Auschwitz często. I wydaje mi się, że powinniśmy trochę zmieniać swoje zdanie i też może poznawać się po prostu lepiej. Dlatego u was to jest tutaj super, że tutaj i macie ludzi z mniejszości, niemiecki jest bardziej popularne, jesteście bliżej też Niemiec, możecie pojechać i zobaczyć, jak faktycznie wyglądają ci Niemcy, jacy są. I to jest, to, dokładnie, i to jest, i wiele osób tam pracuje, jest coraz więcej małżeństw mieszanych,
polsko-niemieckich. I to jest duże wzbogacenie, także wydaje mi się, że musimy z większym może nie wyrozumiałością, ale z takim większym otwarciem do nich podejść, bo to nie chodzi o to, żeby kogoś kochać czy lubić, tylko żeby go rozumieć. To jest, mi się wydaje, najważniejsze w kontaktach i międzynarodowych, i kontaktach sąsiedzkich, żeby rozumieć tę drugą stronę, dlaczego ona się tak zachowuje, dlaczego tak myśli, dlaczego podejmuje takie decyzje, z czego to wynika, i żeby nie zakładać złej woli na samym początku, bo jak ja widzę na przykład różne decyzje podejmowane przez Niemców wobec Polaków, i nie mam tutaj na myśli Nord Stream, bo to akurat jest mega zła decyzja ze strony niemieckiego rządu i bardzo skandaliczna, ale wiele innych mniejszych decyzji, to one jednak wynikają z tego, że nie do końca rozumieją chyba to, co dzieje się w Polsce, ale dokładnie tak samo jest po polskiej stronie, że przedstawiciele polskiego rządu na przykład, wydaje mi się, że bardzo często się opowiadając o Niemczech, tak naprawdę ich nie rozumieją i z tego pojawia się wiele nieporozumień. Także wzajemne niezrozumienie i mamy konflikt. Wzajemne nierozumienie i z tego wynikają wiele problemów, także mam nadzieję, że za 50 lat będziemy się lepiej rozumieć i będziemy jeszcze wzbogacać tak naprawdę swoje relacje kulturalne, gospodarcze, społeczne, ale że też uda nam się w ramach tutaj tego porozumienia polsko-niemieckiego zrobić coś dla innych, bo wydaje mi się, że tak się sprawdza relacje międzynarodowe. To jedna rzecz to jest, że sami ze sobą się musimy dogadać, no ale chodzi o to, żeby też po coś to zrobić, że może nam się uda ich przekonać do innego oglądu wschodu i ten wschód jest niejednolity, że jest Rosja i też jest Ukraina, czy inne kraje na wschodzie, albo jeszcze na południu bardziej, na przykład Gruzja, które wymagają wsparcia ze strony demokracji w zderzeniu z rosyjskim reżimem. I w związku z tym, że tutaj będziemy mówili bardziej jednym głosem, jeżeli chodzi o pomoc dla tych krajów, które chcą żyć w lepszej demokracji i bardziej niezależne od Rosji. No to kwestia do zastanowienia i do przemyślenia. Jeszcze raz Państwu przypomnę, dzisiaj o 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu spotkanie właśnie na temat stosunków, relacji polsko-niemieckich. Czekamy na Państwa pytania. Proszę przyjść, komentować. Bardzo nam zależy na tym, żeby też usłyszeć, jak Wy widzicie te relacje. Szczególnie właśnie tutaj, bo Wy macie super doświadczenie. Znacie Niemców, oni znają Was i możecie się podzielić tymi doświadczeniami. Bardzo dziękuję. Marcin Antosiewicz, dziennikarz Newsweeka, były korespondent TVP w Berlinie, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dobrego dnia. Loża radiowa.